Cześć, witam na kanale Smart Testy. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji smartwatcha Beckey M9. Jest smartwatcha, który myślę jest bardzo ciekawym smartwatchem, natomiast pewno jak już zauważyliście, wygląda on niemal identycznie jak smartwatch MicroWear L7, którego recenzję prezentowałem Wam kilka tygodni temu. Dlaczego tak jest? Ponieważ jak się okazuje, jest to dokładnie ten sam smartwatch, po prostu sprzedawany pod inną nazwą. Ja sobie zamówiłem model Beckey M9 nieco wcześniej niż smartwatcha MicroWear L7, L10, których recenzję dla Was już przygotowywałem, natomiast nie było tego smartwatcha na stanie w sklepie Banggood. Tak naprawdę zamówiłem ten smartwatch i dość długo na niego czekałem. Przyszedł on dopiero teraz, no i jak się okazuje, rzeczywiście jest to identyczny model jak MicroWear L7. Posiada te same funkcje, jest identycznie wykonany. Tak naprawdę oba te urządzenia niczym się nie różnią, zresztą będziecie mogli sobie to zobaczyć. To jest właśnie L7 od MicroWear, to jest Beckey M9, identyczne zegarki. I w tym miejscu chciałem poruszyć jeszcze jedną bardzo istotną kwestię, ponieważ po emisji recenzji smartwatcha MicroWear L7 otrzymałem od Was mnóstwo zapytań odnośnie smartwatchy sprzedawanych na naszych portalach aukcyjnych, wyglądających identycznie jak właśnie smartwatch MicroWear L7 czy też Beckey M9. Tak, to są dokładnie te same smartwatche, o tych samych parametrach, tak samo wykonane. Po prostu ten smartwatch oferowany jest pod kilkoma nazwami, tak więc nie obawiajcie się. Z tym, że z tego co widziałem właśnie na tych polskich aukcjach, cena tego zegarka, tego smartwatcha to jest około 350 zł i więcej. Natomiast w sklepie Banggood spokojnie kupicie go w okolicach 200 zł, więc myślę, że warto poczekać na przesyłkę te 2-3 tygodnie i po prostu nie przepłacać, kupić go w tej cenie. Tak więc to jest tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Teraz na chwilę się przenieśmy na stronę sklepu Banggood, zobaczycie sobie specyfikację właśnie smartwatcha Beckey M9, a następnie sobie przejdziemy do takiej krótkiej recenzji, pokażę Wam podstawowe funkcje tego smartwatcha, jego wykonanie oraz budowę. To tak dla przypomnienia dla tych, którzy nie oglądali recenzji smartwatcha MicroWear L7. Jesteśmy na stronie sklepu Banggood. Jak widzicie, cena na dzień dzisiejszy tego smartwatcha na przeliczeniu na złotówki to jest 221,57 groszy, więc myślę, że jest to dobry moment, aby zainteresować się tym smartwatchem, ponieważ jest on dość mocno przeceniony. No i cóż, dostępny jest w różnych wersjach kolorystycznych tych pasków. Ja wybrałem ten skórzany brązowy, natomiast jest też skórzany czarny. Jak widzicie, możemy też mieć tutaj taką metalową bransoletę w kolorze srebrnym lub też w kolorze czarnym, więc myślę, że każdy dobierze coś do własnych tutaj potrzeb, preferencji. Jeżeli chodzi o funkcje, możliwości tego smartwatcha, są to dokładnie te same funkcje co w przypadku modelu L7, czyli mamy tutaj różne tarcze wielokolorowe, te same co w modelu właśnie L7. To Wam pokażę w dalszej części recenzji. Oczywiście pełny ekran, nie jest to wycinek w środku, tylko pełny okrągły ekran, to jest na pewno na plus. Dobry procesor MTK2502. Mamy też oczywiście wodoodporność, mamy możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych bezpośrednio z zegarka po połączeniu Bluetooth z naszym telefonem. Może Wam pokażę też kawałek takiego połączenia w tej dzisiejszej recenzji, żebyście mogli jeszcze raz zobaczyć, jak to działa. Mamy funkcję elektrokardiogramu. Tutaj jeżeli chodzi o dokładność tych badań, pomiarów, niestety nie mam tej możliwości porównania tego z jakimiś innymi urządzeniami, więc przyjmijmy, że działa to jakoś w miarę ok. Oczywiście te wszystkie funkcje fitness, sportowy, pomiar tętna, ciśnienia krwi i tak dalej, to wszystko ten zegarek posiada, to Wam też będę chciał pokazać w dalszej części recenzji. No i cóż, oczywiście monitorowanie snu. Mamy też możliwość sterowania aplikacją do odtwarzania jakichś utworów muzycznych, filmów, na przykład YouTube, zmiana tutaj utworów, zatrzymywanie, wznawianie, zmiana regulacji dźwięku. To wszystko działa jak najbardziej ok. Tak jak wspominałem, zegarek jest wodoodporny, możemy spokojnie sobie w nim pływać. No i teraz jeżeli chodzi o tu specyfikację techniczną, tutaj naprawdę też się nic nie zmieniło. Współpracuje z urządzeniami z Androidem od wersji 4.4 w górę, z systemem iOS od wersji 8.0 w górę. Ma też Bluetooth 4.0, oczywiście aplikacja zarządzania to jest Fundo, aplikacja z języku polskim, natomiast w samym tutaj zegarku na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma polskiego programowania. Być może jakaś aktualizacja to najbliższa zmieni, tak jak to miało miejsce w przypadku smartwatcha MicroWear L10, który otrzymał aktualizację, no i ma już teraz język polski. Jeżeli chodzi o baterię, to jak do tej pory 300 mAh, około 5-6 dni pracy.
w cenie tutaj standby, czyli czuwania, i około 3 dni, jeżeli tego zegarka używacie dość intensywnie, i tak naprawdę te wyniki są w miarę adekwatne do tego, co tak naprawdę jest w rzeczywistości, ponieważ ja ten zegarek właśnie ładowałem tak raz na 2-3 dni i to mi w zupełności wystarczało. Ładowanie około 2 godzin do pełna od tutaj zera, a jeżeli doładowujecie, ten czas będzie znacznie krótszy, więc myślę, że biorąc pod uwagę, że nasze telefony smartwatch ładujemy codziennie, no to nie będzie też problemem podładowanie takiego zegarka. No dobrze, zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną smartwatcha Beke M9. Teraz może przejdźmy do wykonania. Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu, ja mam tutaj tą wersję z tym brązowym paskiem. Bardzo ładnie się ona prezentuje. To jest dokładnie ta sama wersja, którą, tak jak mówiłem, pokazywałem Wam w przypadku właśnie recenzji smartwatcha Micro Wear L7. Te zegarki się niczym nie różnią. Metalowa koperta, pod spodem mamy tworzywo sztuczne, sensory, skórzany pasek, bardzo dobrej jakości, bardzo dobrze się ten zegarek nosi, bardzo fajnie też wygląda on pod względem designu, dobrze się prezentuje na ręce. No i przede wszystkim funkcjonalność tego zegarka, jak widzicie, mamy tutaj dwa przyciski, no i ładne, czytelne tarcze, co na pewno wyróżnia ten zegarek na tle właśnie innych tego typu propozycji. Jeżeli chodzi o tarcze, to jest nasza główna tarcza z tym segunikiem, myślę, że ta najładniejsza. Oczywiście dostępne są też te tarcze, które widzieliście też w przypadku tych naszych pozostałych recenzji. Jak widzicie, jest ich tutaj kilka, wszystkie całkiem nieźle się prezentują. Tak więc bez względu na to, która ta tarcza będzie Wam się najbardziej podobała, będzie Wam odpowiadała, taką sobie oczywiście będziecie mogli tutaj ustawić. Jeżeli chodzi o funkcje, to tutaj się tak naprawdę dużo nie zmieniło. Zobaczcie, może przejdźmy sobie do naszego głównego pierwszego ekranu. Jak widzicie, mamy dialer, czyli możemy sobie prowadzić rozmowy telefoniczne, wybierać numery telefoniczne, możemy do kogoś sobie z tej pozycji zadzwonić. Dostęp do ostatnich połączeń, do książki telefonicznej. Ta książka niestety nie działa tak dobrze z każdym telefonem. Nie wiem, od czego to jest zależne, prawdopodobnie od zabezpieczeń w telefonie, od ustawień. Z niektórymi działa to bezbłędnie, czyli od razu tutaj lista zczytywana, natomiast z niektórymi telefonami miałem problem, więc to jest jeszcze kwestia do dopracowania. Podobnie jest, jeżeli chodzi o pobieranie wiadomości SMS. Ustawienia Bluetooth, mamy też funkcję monitorowania naszego snu, to Wam pokazywałem też w poprzedniej recenzji. Pomiar tutaj naszego tętna, ciśnienia krwi, nasycenia krwi tlenem. Mamy też właśnie to ECG, które wykonujemy sobie za pomocą właśnie tej aplikacji, rysowany jest nasz wykres itd., itd. To Wam już pokazywałem, natomiast jak to działa dokładnie, tego Wam nie powiem, ponieważ jest to taka funkcja, która wydaje mi się, że nie do końca jest jakaś precyzyjna. Natomiast nieźle działają te wszystkie funkcje, jeżeli chodzi o trening. Zobaczcie, możemy sobie uruchomić tutaj funkcję treningu. No i teraz zobaczcie, bardzo fajnie zostało to wszystko rozmieszczone. Mamy tutaj czas, mamy ilość spalonych kalorii, mamy przebyty dystans, prędkość i tak dalej, ilość kroków. Możemy to oczywiście sobie zatrzymać, możemy wyłączyć. Dostęp do statystyk oczywiście z pozycji aplikacji, która jest do zarządzania, aplikacji Fundo. O niej Wam jeszcze powiem za chwileczkę. Mamy krokomierz. Tutaj bardzo prosty krokomierz, ilość kroków, ilość spalonych kalorii, możemy sobie sprawdzić historię, bardzo łatwy dostęp. Ten górny przycisk cofa nas o jedną pozycję wstecz, natomiast w przypadku, gdy mamy ekran wygaszony, po prostu tym przyciskiem przechodzimy od razu do krokomierza, więc też to zostało bardzo fajnie funkcjonalnie zorganizowane. Kamera, czyli możemy wywoływać spust, migawki w naszym telefonie właśnie z pozycji smartwatcha. Czasem się to może Wam przydać. Zarządzanie tutaj Bluetooth, muzyką. Ja tutaj sprawdzałem sobie ze swoimi aplikacjami i bardzo dobrze to sprawowanie działa. Natomiast wiem od użytkowników, że mają niektórzy z tym problemy. Prawdopodobnie też są to kwestia ustawienia zabezpieczeń na Waszym telefonie. U mnie to działa bezbłędnie. Utwory się przełączają, zmiana regulacji głosu też działa bardzo dobrze, więc ja tutaj oceniam to na jak najbardziej ok. Mam tutaj też szereg ustawień, które Wam pokazywałem w poprzedniej też recenzji, czyli tutaj wykrywanie ruchu nadgarstka, który może nam na przykład wyłączyć alarm, może nam wybudzić ekran itd., itd. To jest, myślę, że też przydatne. Regulacja też jasności ekranu, czasu wygaszania tego ekranu, to też tutaj się znalazło. Mamy dostęp do alarmów, alarmy sobie możemy tutaj dodawać, ustawiać już z pozycji tego zegarka. Mnóstwo też dzwonków do wyboru, jeżeli chodzi o
takie ustawienia właśnie jak dzwonki wiadomości, dzwonki połączeń przechodzących, czy też powiadomień, to możecie sobie wszystko ustawić. Mamy stoper, jak widzicie bardzo łatwy tutaj dostęp do tego stopera, możemy go tutaj uruchomić, zatrzymać, oczywiście wykasować, powrócić. Mamy też kalkulator, jeżeli komuś by była taka opcja potrzebna, bardzo też prosty, bardzo funkcjonalny. Mamy dostęp do kalendarza, oczywiście tutaj w takiej formie dniowej lub też tutaj jak widzicie też miesięcznej, więc też myślę, że przydatna rzecz. Języki, jak widzicie niestety na dzień dzisiejszy nie mamy języka polskiego, korzystam tutaj teraz z języka angielskiego, natomiast prawdopodobnie jakaś aktualizacja, jeżeli wejdzie, to prowadzi ten język polski. Podobnie miało to miejsce w przypadku na przykład smartwatcha MicroWear L10, który też nie miał języka polskiego, natomiast pojawiła się szybka aktualizacja oprogramowania i ten język się już pojawił, więc miejmy nadzieję, że tutaj będzie podobnie. Ustawienia odnośnie Bluetooth, zegara, właśnie tych dźwięków, alarmów, powiadomień i tak dalej, więc to Wam już pokazywałem też w poprzednim odcinku, więc nie będziemy do tego wracać. Możemy sobie pobrać aplikację właśnie do zarządzania tym zegarkiem, aplikacja Fundo, którą też bardzo dobrze znacie, oraz tryb przypomnienia o na przykład zbyt długim siedzeniu, więc te wszystkie opcje tutaj jak najwidzicie się znalazły. Tak jak wspominałem, możliwość właśnie zmiany tych wszystkich ekranów, więc też myślę, że każdy sobie dopasuje zegarek do własnych preferencji. Ściągając tutaj belkę z góry możemy sobie bardzo łatwo rozłączyć nasze urządzenie, nasz zegarek z naszym telefonem. Możemy wyłączyć w ogóle funkcję Bluetooth. Możemy też bardzo łatwo wyłączyć dźwięki, czyli zegarek po prostu nie będzie nam dzwonił podczas jakiejś naszej rozmowy. Jeżeli chodzi o tutaj jakieś właśnie funkcje tych rozmów telefonicznych i tak dalej, to zobaczmy sobie na przykład, weźmy sobie teraz szybko dialer, zadzwonimy może na centrum obsługi gwiazdka 500 bodajże i zobaczcie jak to wygląda. No jak widzicie, bardzo łatwo możemy się dodzwonić za pomocą tego smartwatcha. Podobnie możemy rozmawiać też jakiekolwiek numery, prowadzić rozmowy telefoniczne. Działa to naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że jest to praktyczne rozwiązanie. Jeżeli oczywiście Wam działa też książka telefoniczna, no to nie musicie tych numerów wklepywać ręcznie, tylko możecie wybierać sobie je z książki telefonicznej i w ten sposób sobie z tego smartwatcha korzystać. Jeżeli chodzi o pobieranie wiadomości i powiadomień właśnie z naszego telefonu, to tak jak podano właśnie MicroWear L7, które mieliście okazję zobaczyć, działa to naprawdę nieźle, szczególnie w przypadku SMS-u, ponieważ tam możemy odczytać całą wiadomość. Natomiast w przypadku wiadomości jak e-mail mamy tylko tytuł wiadomości i od kogo ta wiadomość do nas przyszła, więc tutaj nieco ograniczone funkcje. Być może jakaś aktualizacja też to zmieni i będziemy mieć nieco więcej informacji na tym zegarku. Jeżeli chodzi o aplikację do zarządzania smartwatchem, jest to aplikacja Fundo. Dokładnie ta sama aplikacja, którą pokazywałem już Wam w przypadku recenzji smartwatcha MicroWear L7. Dlatego też nie będę drugi raz Wam dzisiaj tego pokazywał. Natomiast chciałem powiedzieć kilka słów na temat parowania z konfiguracji tych dwóch urządzeń, ponieważ docierają do mnie głosy, że niektóre osoby mają z tym jakieś większe czy też mniejsze problemy. No i tak, jeżeli tutaj smartwatch nie chce Wam się połączyć z telefonem, nie może zostać wykryty przez aplikację Fundo, to proponuję w telefonie włączyć oprócz funkcji Bluetooth też funkcję GPS. To naprawdę pomaga, tak naprawdę rozwiązuje 90% tutaj jakichś problemów z łącznością, właśnie z połączeniem tych dwóch urządzeń. Druga sprawa, nie ustawiamy w funkcjach Bluetooth najpierw tego smartwatcha, tylko po prostu uruchamiamy aplikację Fundo, dodajemy tutaj to urządzenie poprzez opcję połącz i dopiero zostanie od tej wykryta, ona automatycznie też się nam tutaj skonfiguruje z naszym telefonem, przynajmniej w moim przypadku tak to działało i nie było z tym już tutaj żadnych problemów, więc o tym też pamiętajcie. Warto też, jeżeli mieliście wcześniej aplikację Fundo sparowaną z jakimiś innymi urządzeniami, smartwatchami, odinstalować w ustawieniach Bluetooth te poprzednie urządzenia. Wówczas nie powinno już być problemu. Zobaczcie, automatycznie wyszukuje nam się ten smartwatch. On się tutaj wyświetla jako L7 LE. Teraz wystarczy go po prostu wybrać. Urządzenie się nam bez problemu łączy i możemy, jak widzicie, już teraz korzystać z wszystkich funkcji, jakie oferuje
smartwatch Baker M9, no i aplikacja Fundo. No dobrze, myślę, że dzisiaj to było tyle, jeżeli chodzi o tą krótką recenzję smartwatcha Baker M9. Jak widzicie, zegarek świetnie prezentuje się na ręce, posiada też dużo bardzo tutaj przydatnych funkcji. Myślę, że jest to zdecydowanie jeden z ciekawszych smartwatchy obecnie dostępnych na rynku. Oczywiście, tak jak widzieliście, on jest sprzedawany pod różnymi nazwami, czy to MicroWear L7, czy też Baker M9, lub też, tak jak pewno zauważyliście na polskich aukcjach internetowych, też pod innymi nazwami. Natomiast jest to ten sam zegarek. No i myślę, że jest on zdecydowanie jednym z ciekawszych smartwatchy, jakie możemy obecnie dostać w tym przedziale cenowym. No i jeżeli chodzi o ceny, to też, tak jak Wam mówiłem, na portalu Banggood możecie go kupić w okolicach 200 zł, bez względu na to, jak on będzie się nazywał. No a na polskich portalach trzeba dać za ten zegarek około 350 zł, więc myślę, że jeżeli Wam się zbytnio nie spieszy, możecie poczekać te 2-3 tygodnie na dostawę z Chin, to zdecydowanie warto zaoszczędzić, ponieważ jak widzicie, jest to dokładnie ten sam model z tymi samymi funkcjami, z tą samą aplikacją, więc tutaj oczywiście już decyzja jest po Waszej stronie. Link do zegarka znajdziecie oczywiście bezpośrednio pod filmem. Znajdziecie też tam link do recenzji smartwatcha MicroWear L7, tak żebyście mogli zobaczyć sobie wszystkie te funkcje, porównać oba te urządzenia. No i cóż, jeżeli recenzja Wam się podobała, to jak zwykle proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!